Hej, witajcie z tej strony Bloody, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem zagram sobie w Call of Duty Black Ops 4, grałem sobie te SMG na mapie Nuketown w wersji rosyjskiej. I tak na samym początku wspomnę, chciałbym was zaprosić do obejrzenia całego tego materiału, albowiem jest to mój najlepszy gameplay do tego czasu w Call of Duty Black Ops 4. Naprawdę sporo killi, mało deadów i intensywna akcja, albowiem gameplay tylko trwa niecałe 4 minuty. Więc zachęcam was do obejrzenia całego materiału, a ja przechodzę do tematu dzisiejszego filmiku. Dzisiaj chciałem pogadać o takiej jednej z ważniejszych rzeczy w Call of Duty Black Ops 4, którą ostatnio zauważyłem grając, no trochę mi to dziwnie stwierdzać, bo grałem tylko tydzień w tą grę, ale naprawdę intensywnie grałem ten tydzień, więc coś tam już mogę stwierdzić. Nie lubię tak pochopnie stwierdzać za dużo rzeczy. No bo wiecie, po tygodniu za dużo oni też nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć coś po 3-4 miesiącach intensywnie grając. Takie jest moje zdanie. Ale no, tą rzecz zauważyłem tak naprawdę namacalnie i od samego początku. I jeszcze nawet kumpel mi to potwierdził, że to tak faktycznie jest. A do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że tam gdzie strzelamy wroga, to ma kolosalne znaczenie. Kumpel mi ostatnio powiedział, że mu fatalnie idzie w tym Black Ops 3, że nie wie, co tu w ogóle jest nie tak z tą grą. Bo naprawdę, w Black Ops 3 grał, tam w inne części i naprawdę mu spoko szło. Taki nie był może jakiś debeściak, ale jakoś tam sobie radził. A tu mówi, że to jest fatalna sprawa. A ja się go zapytałem tak od razu, powiedz mi, jak strzelasz wroga? Czy strzelasz mu bardziej w głowę, czy w tłów, czy w nogi? On mówi, że poniżej pasa i może tak do klatki piersiowej. No to ja tak mówię, no sorry, ale ta część Call of Duty cechuje się tym, że to jest bardzo ważne, gdzie strzelasz wroga. Powiem wam szczerze, jeszcze nie spotkałem się z Call of Duty takim, z taką częścią Call of Duty, co po prostu byłoby to aż tak ważne. I tutaj naprawdę jest to arcyważne. Wiadomo, w każdym kodzie jest to ważne, gdzie strzelasz wroga, bo wiadomo, szybciej zabijemy wroga, jak strzelamy w głowę, niż w nogi, ale tutaj naprawdę coś zrobiło z tym Treyarch, że jak strzelamy powyżej pasa, nawet bym powiedział w klatkę piersiową, w głowę, to zabijamy wroga dwa razy szybciej, dwa razy szybciej na pewno, niż strzelamy wroga właśnie w nogi i powyżej lekko pasa, może coś takiego, nie? I to naprawdę nie spodziewałem się, że to ma aż takie znaczenie w tej części Call of Duty, podkreślając właśnie w tej części Call of Duty. Ja powiem wam szczerze, nie wiem, czy to po prostu już zrobiło to, że już nie wiem już, którą część Call of Duty co rok ogrywam, albo to sprawiło to, że już po prostu bardzo dobrze opanowałem pada, ale naprawdę bardzo dobrze mi się celuje w tym Call of Duty, że rzadko w ogóle kiedyś celuję w gościa, kiedy naprawdę jest tak poniżej pasa, w nogi, tak typowo, wiadomo, raz się zdarzy, raz nie, ale mówię tak typowo, że w nogi albo poniżej pasa rzadko strzelam i naprawdę 3/4 gunfightów bym powiedział, że nawet wygrywam. Tak pochopnie stwierdzę. O. Tak nie wdrażając się w szczegóły, nie? No, powiem wam szczerze, mi naprawdę nie mogę narzekać. Nie mogę narzekać. Sami widzicie po tym gameplay, jak Stefani kosze, tu wieżyczka, tu to, tu wszystkie skullstreaki nabiłem i to po tygodniu grania taki gameplay. No, ja jestem z tego powodu bardzo dumny i jeszcze biorąc pod uwagę, bo ja pamiętam swoje początki w Black Ops 3, tam mi po prostu szło naprawdę fatalnie, a tutaj no widzę ten postęp, jakoś lepiej mi się celuje, lepiej mi się strzela. Wiadomo, no te hit detection niekiedy zawodzi, połączenie też niekiedy, są te lagi, ale powiem wam szczerze, każdy umie zwalać na hit detection, na lagi, na to, że ten koleś jakiś jest dziwny albo ma specyficzną broń. Ale to wiecie, to jest najłatwiejsze. Najłatwiejsze zwalić na coś. Ale nie popatrzymy w sobie. W sobie, jaki my błąd robimy. No jak gościowi strzelamy w tej części po nogach i oczekujemy, że wygramy tego gunfighta, no to sorry, ale będziesz cały czas zwalał na połączenie, będziesz mówił, no kurde, przecież ja waliłem w niego cały magazynek, a on tylko 3 kule. No tak, no bo on ci strzelał praktycznie w głowę, a ty mu strzelałeś po nogach, nie? I to naprawdę ma duże znaczenie. I ja teraz po prostu, kto mi teraz będzie mówił, że mu nie idzie w kodzie, tym, to będę się pytał, gdzie celujesz wroga, jak celujesz w ogóle w tego wroga, gdzie strzelasz tego wroga. I tutaj to naprawdę zauważyłem, że ma kolosalne znaczenie. I naprawdę no, wiele osób właśnie narzeka na te połączenia, na te hitmarkery, na to, a nie popatrzą, że tak naprawdę największy błąd leży w nich samych. O, tak bym to powiedział. Wiadomo. Nie mówię, że ta gra jest jakaś, żeby nie wychwalając ją też za super, bo nie jest taka.
bo nie jest, ma sporo tam jakichś swoich niedociągnięć, ale no tutaj zauważyłem, że ten aspekt ma tak duże znaczenie, że naprawdę powinniśmy się zastanowić, dlaczego nam nie idzie na przykład w tym kodzie. Dobra, ja się z wami żegnam, wynik 27 na 4, jestem bardzo z tego powodu dumny. Ja się z wami żegnam, subskrybujcie, komentujcie i oczywiście lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, cześć!